Adam, miałeś kiedyś poloneza? Nie dość, że miałem, tylko mam. Do tej pory. Tujesz. Poważnie. To czemu my się polonez, jeszcze nie przyjechaliśmy twoim polonezem? Dlatego, że na razie polonez stoi u kolegi koło mojego rodzinnego Rzeszowa. Polonez ostatnio woził taką przyczepę reklamową. Taką baner się wieszało 4 metry na 2 czy 3 na 2. I moim zajęciem właśnie przed pracą w zespole piersi, żeby sobie dorobić, było jeżdżenie tym polonezem i wożenie reklam. Tak sobie dorabiałem, pracowałem, żeby zarobić coś na życie. Trochę mniej więcej jak my jeździmy teraz. Tylko, że jeździcie bez przyczepy. Właśnie. Ale za to jak siedzę ja, to jest ciężar większy niż ta przyczepa, więc jest okej. Okay. Polonez wytrzymało auto, dlatego nas dwóch mogło na pokład wsiąść. No, obawiałem się jak kierowca wsiadł, no ale jakoś dajemy radę. No i Adam, teraz my trochę zaproponujemy ci naszych propozycji, tutaj przygotowanych przez naszego szefa muzycznego. Jedziesz. Zobaczymy, co powie. Nie. O, wy macie radio? Mamy, ale to nie oryginalne. To jest polonez na bogato. Ma radio i wspomaganie. I chciałem jeszcze pochwalić klimatyzację, która jest tutaj przecudowna. Dobrze. Okej, okay, co słucham? Uwaga. No takie fajne, lekkie, chilloutowe, przyjemne. Saksofon, którego jest ostatnio bardzo dużo. No tak, ona tańczy dla mnie ten utwór, rozpropagował ten instrument do takiej rangi, że uważam, że Radek powinien po prostu naprawdę otworzyć muzeum saksofonów w Polsce. Więc naprawdę, i to mówię bez żartów, oczywiście tam dopiero docenili ludzie ten wspaniały instrument.